kulturze Sanatana Dharmy, w kulturze hinduizmu jest przyjęte, że prowadzi się debaty filozoficzne na jakieś określone tematy. Ja właśnie byłem świadkiem, uczestnikiem takiej, obserwatorem takiej debaty, której tematem było pytanie, czy istnieje miłość w tym świecie. I ta dyskusja była prowadzona według zasad prowadzenia takiej dyskusji, które nazywa się, taki rodzaj dyskusji nazywa się wada. Mamy trzy rodzaje prowadzenia formy dyskusji. Nazywa się to wada, jalpa i vitanda. Czym one się różnią od siebie? Zgodnie z psychologią Indii, psychologią jogi, rozróżniamy trzy żywioły, trzy siły natury, trzy siły, pod wpływem których możemy znajdować się, czy wszyscy znajdujemy się. Mamy żywioł, mianowicie jest to żywioł sattwaguny, czyli żywioł harmonii, żywioł równowagi, żywioł rajoguny, czyli żywioł dynamiki i żywioł tamoguny, czyli żywioł ciemności czy bierności. Zgodnie z tym podziałem możemy rozróżnić trzy rodzaje prowadzenia debaty czy dyskusji filozoficznej. Oczywiście na tej zasadzie możemy podzielić czy zaszeregować wszystkie aspekty życia, które nas dotyczą, ale to jest jakby inny temat. Wracając do dyskusji czy debaty, w której brałem udział, czy której byłem świadkiem, była prowadzona według sztuki, właśnie według tej zasady, która rządzi tą, która określana jest jako wada. Wada oznacza, że dyskutanci, celem dyskusji, celem oponentów, celem osób, które znajdują się, biorą udział w takiej debacie, jest ustalenie prawdy. Za chwilę opowiem, jak to wyglądało. Natomiast drugi rodzaj dyskusji nazywa się to jalpa. Wtedy celem dyskutantów jest jedynie mówienie, czyli osoba, oponent, jedna strona dyskusji jest zainteresowana tylko tym, żeby wygłosić swoje tezy, nie jest zainteresowana wysłuchaniem opinii drugiej osoby, ani tym bardziej ustaleniem, jaka jest prawda. Trzeci rodzaj dyskusji, czyli vitanda, jest wtedy, kiedy oponent stara się wygrać za wszelką cenę. Często takie dyskusje kończą się rękoczynami albo jakimiś wyzwiskami, natomiast z pewnością nie służy to ustaleniu prawdy. Ten rodzaj dyskusji, w którym ja brałem udział, czyli wada, jest właściwym, poprawnym sposobem prowadzenia dyskusji zgodnie z tradycją Indii, czy z filozofii, kultury, religii, mistycyzmu indyjskiego. Jak to wygląda? Jak to wyglądało w zasadzie, ponieważ brałem udział, czy byłem świadkiem tego jednego wydarzenia. Mieliśmy dwóch oponentów, którzy przedstawiali swoje zdanie na temat zadanego tematu. Tutaj w tym przypadku, jak już wspomniałem, było to, czy istnieje miłość w tym świecie. Była trzecia osoba, czyli moderator, który pilnował zasad prowadzenia dyskusji, aby utrzymać pewien porządek, i była publiczność. Zaczęło się to w ten sposób, że najpierw pierwszy oponent przedstawił swoją tezę na temat tego, czy istnieje miłość w tym świecie, podpierając to oczywiście odpowiednimi cytatami z pism wedyjskich, z Upaniszadów i Puran, Wed i tak dalej, i tak dalej. Miał na to 10 minut, po czym drugi oponent miał swoje 10 minut, żeby przedstawić kontrpropozycję na zrozumienie tego tematu. Po czym moderator przerwał, zadał dodatkowe pytania doprecyzowujące, uszeregował wypowiedzi, po czym pierwszy oponent dostał 5 minut na odpowiedzenie, na udzielenie swojej kontrpropozycji na tego, co powiedział drugi oponent, po czym drugi oponent otrzymał następne 5 minut. Po tym moderator uszeregował te rzeczy, które były wypowiedziane, zadał doprecyzowujące pytania, po czym umożliwił zadawanie pytań publiczności, która zadawała pytania pomocnicze jakby do tematu i przedstawiała swój punkt widzenia lub chciała doprecyzować jakieś rzeczy, które wydawały jej się, czy nam, jako publiczności, niejasne, czy chciała publiczność coś wiedzieć. Po czym nastąpiło pewnego rodzaju podsumowanie całości wypowiedzi i moderator, który oczywiście również jest osobą, co ważne, jest osobą, która jest zaznajomiona z tematem i posiada pewną wiedzę merytoryczną, aby móc moderować taką rozmowę. Trudno, żeby ktoś, kto nie wie, o czym jest mowa, mógł pilnować porządku czy systematyzować wypowiedzi oponentów.
wydał pewnego rodzaju wyrok, czyli decyzję, jaka jest konkluzja, jaki jest wniosek tej przeprowadzonej debaty. Taka debata ma za celu ustalenie prawdy, w związku z tym w rzeczywistości to, co znamy z historii, z pism i z opisów starożytnych, te osoby, które brały udział w tej debacie, oczywiście powstawała jakiś wniosek, jakaś konkluzja, któryś z tych osób został zwycięzcą i zazwyczaj było to, że druga osoba przyjmowała tego drugiego zwycięzcę jako swojego nauczyciela, podporządkowała się mu i zaczęła pobierać od niego nauki, no bo ponieważ ten ktoś posiadał większą wiedzę, lepsze zrozumienie danego tematu, w związku z tym w naturalny sposób druga osoba, chcąc jakby szukając prawdy, przyjmowała wiedzę i informacje, które ten zwycięzca, tak zwany zwycięzca tej debaty posiadał. Co jest ciekawe dla mnie, jakby takie spostrzeżenie, ponieważ wielokrotnie zajmując się, czy interesując się, praktykując duchowość Indii, mistycyzm indyjski, czy poprawnie Sanatana Dharmy, wielokrotnie byłem świadkiem, czy też brałem udział w różnego rodzaju dyskusjach, debatach filozoficznych, które miały miejsce najczęściej na internecie, czy to na forach internetowych, czy na Facebooku. I jakie jest moje spostrzeżenie? Mianowicie, niestety, muszę powiedzieć z przykrością, że większość, 99% tych debat i dyskusji, sporów, które są prowadzone w tej formie, nie spełnia kryteriów wady. Jest to albo dżalpa, czyli ja chcę jedynie mówić, taka forma prowadzenia dyskusji, lub ewentualnie witanda, czyli zwycięstwo za wszelką cenę, moje zwycięstwo za wszelką cenę. Kończące się często wyzywaniem oponenta, atakami personalnymi względem niego, czy banowaniem go na, wyrzucaniem go z forum lub banowaniem go na Facebooku jako znajomego. Czy taka dyskusja zatem jest coś warta? Wydaje mi się, że w tym kontekście jest to przysłowiowy kant stołu, o który można to rozbić i wyrzucić do śmieci i te dyskusje nie mają żadnej wartości. Są prowadzone pod wpływem niskich żywiołów, niskich sił natury, pod wpływem rajoguny i tamoguny, w związku z tym ich wartość jest żadna, a z pewnością nie jest ich celem ustalenie prawdy, jaka jest, jedynie wykazaniem wyższości siebie nad kimś innym, wykazaniem swojej dominacji względem innego. Kończy się to często obrażaniem drugiej osoby, wyzwiskami, jakimiś personalnymi atakami. Jest to po prostu niskiej klasy i do niczego to nie służy. Jeżeli by ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda taka właściwa debata filozoficzna prowadzona w nastroju wada, czyli w nastroju odszukiwania prawdy, poznawania prawdy, to pod filmem umieszczę link, ponieważ ta debata, w której brałem udział, czy której byłem świadkiem, była nagrywana na wideo, została opublikowana. W związku z tym, jeżeli ktoś miałby ochotę sobie zobaczyć, jak to wygląda, będzie tutaj link pod filmem. Jest to w języku angielskim, wymaga troszeczkę obycia w tematyce związanej z filozofią kultury Indii, ale zachęcam wszystkich, którzy są w stanie, znają przynajmniej podstawowy, w jakimś stopniu angielski, do zaznajomienia się z tą formą dyskusji. No i życzę wszystkim brania udziału tylko w dyskusjach, debatach filozoficznych, które są w nastroju wada, czyli takim, której celem jest uzyskanie prawdy, odnalezienie prawdy na dany temat. Także do zobaczenia, usłyszenia w następnym filmie. Ja mam na imię Krishna Kirtan, Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe.